Dzisiejsza uroczystość jest podwójnym świętem, religijnym i państwowym. W liturgii Kościoła wspominamy wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, ale równocześnie jest to święto Wojska Polskiego. Dlatego też z podwójną radością i podwojoną serdecznością witam wszystkich przybyłych do Katedry Polowej Wojska Polskiego na mszę świętą w intencji Ojczyzny i w intencji Wojska Polskiego. Na pamięć zwycięskiej Bitwy Warszawskiej corocznie 15 sierpnia obchodzimy święto Wojska Polskiego. W tym dniu gromadzimy się na Eucharystii, aby dziękować Bogu za cud nad Wisłą. Wdzięczną pamięcią i żarliwą modlitwą obejmujemy bohaterów sierpnia 1920 roku. Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkich, którzy polegli w obronie Ojczyzny. W święto Wojska Polskiego chcemy jednak nade wszystko odkryć na nowo wielką wartość, jaką stanowi zjednoczenie wojska z narodem i narodu z wojskiem. Potrzebę tego związku w niezwykle mocny sposób podkreślili już twórcy Konstytucji 3 maja. W 11 rozdziale ustawy zasadniczej zapisali: naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną z ogólnej siły narodu. W polskich rodzinach były i są pielęgnowane tradycje wojskowe. Jeszcze do niedawna każdy zdrowy mężczyzna był żołnierzem. W wojsku służył dziadek, ojciec, syn, wnuk. Mundur wojskowy był znakiem zaufania wspólnoty narodowej do tego, który przysięgał bronić niepodległości i granic ojczyzny. Niestety, obserwujemy dziś niepokojący proces oddzielania wojska od narodu i narodu od wojska. Jednym ze smutnych owoców tego zjawiska jest łatwość, z jaką w niektórych mediach pojawiają się niesłuszne oskarżenia wobec wojska. Owszem, uzasadniona jest krytyka, dopuszczalna jest krytyka, ale jej granice wyznaczają uczciwość i prawda. Na internetowych forach, nie przebierając w słowach, wyrażane są opinie pełne nienawiści o naszych żołnierzach, zwłaszcza tych, którzy pełnią służbę na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. W ten sposób piszą nieraz ci, którzy nie potrafią odróżnić pracy od służby. W 1920 roku w obliczu śmiertelnego zagrożenia nasz naród był zdolny do zaniechania wszelkich sporów, aby razem postawić opór nadchodzącemu nieszczęściu. Wojsko było z narodem i naród był z wojskiem. Co więcej, Polacy byli wtedy gotowi oddać życie w obronie ojczyzny, a nie ojczyznę w obronie życia. Do takiej postawy trzeba dzisiaj wychowywać młode pokolenie i do takiej postawy nawoływać. W święto Wojska Polskiego powinniśmy na nowo odkryć, że wolność ma swoją wysoką cenę. Mówił o tym przed laty marszałek Józef Piłsudski. Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. Cenę najwyższą mogą zapłacić tylko ludzie kochający ojczyznę. I tej miłości trzeba nieustannie uczyć. Obowiązkiem narodu jest pamięć o bohaterach niepodległościowych walk, kombatantach i weteranach.
Parafrazując znane słowa, można powiedzieć, że naród, który nie pamięta o swoich żołnierzach, nie ma przed sobą przyszłości. Niech więc dzisiejsze święto oraz nasza gorąca modlitwa zanoszona przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej sprawi, abyśmy tego razem pilnowali, abyśmy tej jedności narodu z wojskiem i wojska z narodem dochowali. Od tego bowiem w dużej mierze zależą siła i pomyślny los naszej ojczyzny. Razem posługujemy żołnierzom Wojska Polskiego. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam księdza biskupa Jerzego i księdza biskupa Mirosława, którzy reprezentują duszpasterstwo prawosławne i Kościoła Reformowanego. W imieniu prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego i całego Kościoła Prawosławnego kieruję serdeczne pozdrowienia na ręce zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego wraz z małżonką, pana ministra obrony narodowej, szefa sztabu generalnego wraz z całym wojskiem i do was wszystkich umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Zanieśmy swoją modlitwę dziękczynną w tym dniu za całe Wojsko Polskie, za naszą ojczyznę i za wszystkich tych, dla których niepodległość i wolność naszego kraju stanowią cenę najwyższą. Ekscelencjo księże biskupie, panie prezydencie, pani prezydentowo, wysocy przedstawiciele władz państwowych i wojskowych, bracia i siostry w Chrystusie. 92. rocznica Bitwy Warszawskiej, jednocześnie Święto Wojska Polskiego, jest dla mnie okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń całej kadrze Wojska Polskiego i pracownikom Wojska Polskiego, wszystkim, którzy w przeszłości służyli i obecnie służą i wpisują się w zadania postawione przed armię. Życzeniami i modlitwą Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego pragnę objąć Państwa życie osobiste, zawodowe, powierzając was wszystkich Bożemu prowadzeniu. Z okazji waszego święta szczęść wam Boże. To w tradycji naszej polskiej religijności święcimy dziś zioła, wiązanki kwiatów, ziół, owoców, żeby tradycji stało się zadość. Teraz pobłogosławię ten wspaniały znak.